Tytuł kursu? Elementy organizowania i monitorowania procesów magazynowych. Moduł? Parametry przechowywania materiałów. Tytuł wideokastu? Parametry przechowywania materiałów. Dzisiaj przepytamy Michała z tematu ostatniej lekcji, która dotyczyła parametrów przechowywania materiałów. Pierwsze łatwe pytanie. Co powiesz na temat racjonalnego układania materiału w magazynie? Racjonalne układanie materiału w magazynie oznacza takie rozmieszczenie materiałów, które stwarza swobodny dostęp do każdego z nich oraz upraszcza wszelkie manipulacje połączone z wyładowywaniem, przyjmowaniem, ewidencją, konserwacją, inwentaryzacją i kontrolą, a także zabezpiecza materiały przed uszkodzeniem i zapewnia bezpieczeństwo personelu magazynowego. O, bardzo dobrze, Michale. A proszę powiedzieć mi coś na temat składowania materiałów w magazynie. Składowanie materiałów w magazynie wygląda następująco. Drobne przedmioty przechowuje się w pojemnikach dostosowanych do wymiarów regałów lub w regałach z szufladami, zaopatrzonymi w przegródki. Wyroby walcowane ze stali należy przechowywać w specjalnych klamrach, a wyroby walcowane w krótkich odcinkach na półkach w głębokich regałach. Opony duże i ciężkie najwygodniej jest przechowywać na drewnianych lub metalowych stelażach. Małe opony można przechowywać w stosach. Dobrze. A na przykład worki lub materiały sypkie? Worki układa się na stosy, bezpośrednio na podłodze. W razie zaistnienia obawy, że zawarty w dolnej warstwie worków materiał może ulec zawilgoceniu. Pod stos trzeba podłożyć deski, folię. Materiały sypkie natomiast należy przechowywać w specjalnych skrzyniach zaopatrzonych u góry w klapę służącą do nasypywania materiału, a u dołu w drzwiczki, przez które pobiera się materiał. Bardzo dobrze. A w jaki sposób będziesz przechowywał materiały szkodliwe i niebezpieczne? Materiały szkodliwe należy przechowywać w szczelnych opakowaniach. Proszę powiedz coś na temat warunków przechowywania towarów. Warunki przechowywania towarów są ważnym elementem zachowania ich zdatności do użytkowania. A powiesz nam coś jeszcze o pomieszczeniach, w których należy przechowywać towary? Pomieszczenia do przechowywania towarów powinny być czyste, dobrze wentylowane i utrzymywane w otoczeniu o temperaturach minimalizujących efekt kondensacji pary wodnej. W wielu przypadkach producenci towarów podają wilgotności i odpowiadające im temperatury, w których ich wyroby powinny być przechowywane. Bardzo dziękuję za odpowiedź, możesz usiąść. Jaką ocenę proponujecie? Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.